Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dziś na warsztacie, jak widzicie, mamy Accorda 7. To jest 2-litrowa benzynka VTEC. Słuchajcie, ja w zasadzie miałem tego filmu nie nagrywać. Gdybym wczoraj miał część, którą potrzebuję do tego auta, to nawet bym tego filmu nie robił, ale z racji tego, że części nie było, to jednak postanowiłem nakręcić ten film. Może komuś się przyda. Słuchajcie, tutaj akurat w aucie występował wyciek oleju. Nie był to jakiś duży wyciek, ale jednak no troszeczkę gdzieś tam silnik z tyłu był zaolejony nad filtrem oleju. W okolicach czujnika ciśnienia oleju. Także okazało się po wstępnej diagnozie, że jest to podstawa zaworu sterującego zmiennymi fazami rozrządu. I słuchajcie, ja wczoraj zdjąłem sobie tą podstawę, no i okazało się, że w zasadzie już jest wyrobiona, twarda, od nowości nie było to na pewno ruszane i po prostu cieknie spod uszczelki. Dzisiaj dopiero mi przyszła taka uszczelka, bo wczoraj niestety na miejscu nigdzie nie było. Zobaczcie, to taka uszczeleczka z siteczkiem, to akurat z L-ringa, numerek, jakby ktoś potrzebował. Będziemy tą uszczelkę wymieniać. Ja założyłem, z racji tego, że musiałem tym autem wczoraj wyjechać z warsztatu, żeby wyjechać czymś innym, no to założyłem ją z powrotem. Oczywiście wyczyściłem całą tą podstawę, żeby nie wyjechać, to założyłem to z powrotem. Tylko tak, nie zakładałem tej metalowej osłonki, jeszcze muszę ją wyczyścić, żeby tam się po prostu dzisiaj już z tym nie męczyć. Nie? Także założymy ją na już finalnie, jak sobie wymienimy tą uszczeleczkę. Dobra, zrobimy sobie teraz hops pod auto, pokażę wam, jak to wygląda. O, zobaczcie. Tutaj już się, jak widzicie, nad filtrem oleju świeci. Zobaczcie, cała podstawa. Dokładnie. Pokażę wam zdjęcie. O, dokładnie tutaj. Mocowana jest na 3 śrubki. Długie śrubki na klucz 10, tam trzeba od góry jeszcze odpiąć 2 wtyczki, no i w zasadzie tyle. Ja to zaraz zdemontuję. Zobaczcie, tutaj tylko musimy odkręcić raz, dwa, 3 śrubki. Ja to zaraz zdemontuję, wezmę to wyciągnę na stół i pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Także w zasadzie robota szybka, prosta. Także jakby ktoś gdzieś tam się, powiedzmy, miał taki wyciek, zdiagnozowałby sobie, że akurat olej sączy mu się z tamtego miejsca. Nie ma nic strasznego, śmiało można to odkręcać, nic tam się nie rozsypie, nic się nie, żadna sprężyna nie wyskoczy. Także spokojnie możecie sobie to ogarnąć. Dobra, ja się biorę za demontaż. Dobra, zaczniemy sobie od wypięcia wtyczek. Więc tak. O, tu mamy pierwszą wtyczkę. I tutaj mamy drugą. W miarę fajnie schodzą. Tu trzeba tylko ścisnąć taki klipsik w jednej, w drugiej. Zabezpieczenie. I fajnie to wychodzi. Zobaczcie, tak ogólnie wygląda cała podstawa. Dobra, ja teraz idę po klucz 10 na grzechotce i sobie odkręcimy te 3 śrubki, które mocują całą podstawę do głowicy. Jeszcze możemy sobie wypiąć wtyczkę z czujnika ciśnienia oleju. Będziemy mieli troszeczkę wygodniejsze dojście do ostatniej śrubki. No i dobra. Mamy zdemontowane. Zobaczcie, tak wygląda zdemontowana część. Dobra, to sobie to jeszcze zaraz tylko z tego oleju wyczyścimy. Zmienimy uszczeleczkę, wyczyścimy sobie tą osłonkę metalową i bierzemy się za montaż, także robótka będzie szybka. Dobrze, najpierw wyciągniemy sobie starą uszczeleczkę. Zobaczcie, tak wygląda stara, oryginalna uszczeleczka. O, jest twarda jak nie wiem, więc jak najbardziej miała prawo puszczać. Tu sobie to umyjemy, całą podstawę. Z oleju, bo troszeczkę nam tutaj przy demontażu jednak zawsze wyleci tego oleju. Dobra, więc tak, rozpakujemy sobie nową uszczelkę. No nowa to zobaczcie, jaka jest mięciutka. Dobra, i robimy montaż. Widać, że bardzo pasownie i ciasno ona wchodzi. Musimy sobie przy montażu zwrócić uwagę, tutaj, bo ta uszczelka, słuchajcie, może na starej wam pokażę. Nie, stara jest za twarda. Chociaż nie, pokażę wam. Zobaczcie, ona już pęka. Tak jakbyście plastik. No, zobaczcie, patrzcie jaka twarda jest. No, widzicie? To jest plastik, to w ogóle w tym momencie to za bardzo nie ma już nic wspólnego z gumą. I musicie sobie zwrócić uwagę, bo to sitko w nowej uszczelce musi siedzieć tutaj o wrowku. Może się tak zdarzyć, że ta uszczelka powiedzmy lekko się wysunie, tak żebyście po prostu zwrócili sobie na to uwagę, żebyście nie zamontowali, nie próbowali zamontować nowej uszczelki z wysuniętym sitkiem, bo tak się czasami zdarza w tych uszczelkach. Po prostu trzeba ją z powrotem wsadzić tutaj w ten rowek, który jest w tej części uszczelki, w której siedzi akurat sitko. Także o tym sobie pamiętajcie. Zobaczcie, tu już jest sam plastik praktycznie. Siteczka została. Dobra. Uszczelka wymieniona. Ja sobie już umyłem, jak widzicie, całą osłonkę. I teraz tak. Tą osłonkę w zasadzie skręcamy sobie od razu już na... Na podstawie, zobaczcie, tutaj mamy ustalenie, że ta osłonka nam fajnie leży. I tutaj z jednej strony mamy już tutaj jedną śrubkę krótką, którą już możemy przykręcić osłonę do właśnie obudowy regulatora zmiennych faz. Także sobie już ją przykręcimy na gotowo. O. Możemy sobie już tu włożyć śrubki i tak naprawdę zobaczcie, cały zestaw w takiej oto formie już jest gotowy do montażu. Tam oczywiście zawsze musicie sobie pamiętać również o tym, żeby w miejscu mocowania, czyli w głowicy, musicie idealnie wyczyścić przyrbnie z całego brudu i musicie uważać na to, żeby tam gdzieś do kanałów olejowych nie dostał się oczywiście żaden brud, także o tym też musicie jak najbardziej pamiętać. Ja już sobie to wczoraj pomyłem, wszystko. Teraz sobie tylko po prostu przetrę szmatką w miejscu przylgni, w miejscu montażu. No i sobie po prostu będziemy już zaraz montować urządzenie. No i dobra, powinno być. Zakładamy wtyczkę od czujnika ciśnienia oleju. O! Dobra, zostało nam tylko jeszcze podpiąć od góry dwie wtyczki. Jedna, druga i tutaj sobie tylko zapniemy tego, tutaj już jest pęknięty, no i dobra, no i co, no i w zasadzie mamy już tutaj po robocie. Ja sobie tylko jeszcze tam delikatnie w okolicach, jeszcze pod tym regulatorem sobie umyję troszeczkę jeszcze zmywaczem, bo troszeczkę poleciało jeszcze oleju teraz przy demontażu. No i to w zasadzie będzie tyle. Także tak to wygląda. Nie jest jakaś trudna robota. W zasadzie każdy, kto choć tam ma troszeczkę jakichś zdolności manualnych, na pewno sobie z tym poradzi. Dobra, dziękuję. Trzymajcie się, do następnego.